Michał Pazdar chyba. To chyba nie. Lepsza. Wolę tą. Pamiętacie taksówkarza, który w drodze z lotniska do hotelu tłumaczył nam, czego tutaj trzeba w Kiszyniowie spróbować? What we need to eat here? Try placenta. Placenta. No placenta, placinta. Placinta. It's like pie with cheese, pie with potatoes, pie with something. Mamalyga. No więc właśnie, postanowiliśmy spróbować placendy i mamalygi, najbardziej tradycyjnych mołdawskich dań. Udamy się zaraz do restauracji, mam nadzieję, że będzie to smaczne, ale ocenimy wszystko. Znaczy, bardziej ocenią moje kubki smakowe i wy przy okazji chodźcie ze mną. Serplater. To jest serplater. Serplater? Serplater był cudowny? Był, koniecznie, nie jestem teraz. Patrzę jeszcze, tych nie znam. Michał Pazdar chyba, na górze. Ktoś chyba nie. Z ziemniakami i bekonem. To było fajne, wiesz? I z mięsem. Tak jest. To będzie placynda, a mamalyga... Polenta mamalyga, 45 lej. Z czym mamalyga może być? Jest wtaraja, to jest brinza ze śmietaną. To wtaraja. Wtaraja mamalyga. Jak nie mięso, rybu, to dochodzicie? Mięso, rybu, nie. Nie, tylko mamalyga i brinza ze śmietaną. Tylko mamalyga z... Jedna mamalyga i dwie placyndy. Tak. No dobrze, w oczekiwaniu na nasze placyndy i mamalygę chwilkę opowieści o tym miejscu, w którym się znaleźliśmy. Restauracja Taifas, jedna z bardziej rekomendowanych restauracji w Kiszyniowie. W środku jest, jak widzicie, bardzo ładnie, wszystko dopracowane w każdym szczególe. Ja lubię taki styl. Z tego, co się dowiedzieliśmy, jedną z najbardziej znanych osób, która tutaj jadła dotychczas, był Sepp Blatter, były szef FIFA. Znacie na pewno te twarze, znacie na pewno to nazwisko. Ciekawe, czy Seppowi Blatterowi smakowały placendy i mamalyga. My zaraz się dowiemy, jak to smakuje. Ślinka cieknie, muszę przyznać. Zacznijmy od tego, czym jest właściwie mamalyga, bo od niej opowieść zaczniemy. Przygotowywana z mąki lub kaszy kukurydzianej, popularna w Europie Wschodniej. Jest to narodowa, rumuńska potrawa, ale jak wiadomo, tych wpływów rumuńskich w Mołdawii jest bardzo, bardzo dużo. Z wyglądu nie jest zbyt, jak widzicie, atrakcyjna i też nie ma takiego wyrazistego smaku. Jej smak jest neutralny, natomiast w połączeniu z dodatkami nabiera to wszystko kształtów. Przed laty mamalyga była używana, jedzona jako pokarm dla biedoty najczęściej, a w twardej postaci była używana jako taki prowiant na drogę albo jedzenie dla drwali. To pokazuje, że jeżeli drwal mógł sobie zjeść taką mamalygę i mieć siłę rąbać drewno, znaczy, że to jest dosyć mocno kaloryczne. Mamalyga była popularna również w Polsce przed II wojną światową. Najczęściej jedzono ją na terytorium Lwowa, wówczas miasta polskiego. Zresztą do dziś w Galicji Wschodniej ludzie mamalygę jedzą. Natomiast warto też podkreślić, że spożywano ją na śniadanie i kolację, a na obiad jako dodatek do innego takiego bardziej treściwego pewnie jedzenia, jakichś kotletów. Kolejne danie, którego próbujemy, to placendy. Również danie rumuńsko-mołdawskie, przygotowywane z czego? Proste. Są to pszenne placki z ciasta kefirowego, nadziewane przeróżnymi rzeczami. Zresztą tutaj widzieliśmy, można je zjeść z twarogiem, można zjeść z ziemniakami, z kapustą, z grzybami, z mięsem. Można je zjeść z ostrym pieprzem, z makiem, z jabłkiem, czyli również na słodko, ze wszystkim, co tylko dusza zapragnie. Zaraz będziemy tego próbować. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt tłuste, no ale chyba, słuchajcie, chyba to musi być tłuste. Buon appetit. Dziękuję. Porto Mari. Ależ pojemy. Od czego zaczynamy? Dobra, mamalyga.
tak ładnie pogodane. Mamy tutaj dwa kawałki mamalygi. Taka konsystencja dosyć twarda tego jest. Tutaj mamy troszeczkę jajek. Myślę, że to taka zwykła kawałek jajecznicy. Tutaj mamy takie płatki. Zaraz spróbuję, co to może być. Twarożek. Bardzo dobry twarożek w płatkach. To prawdopodobnie śmietana, zaraz sprawdzimy. Zwykła kwaśna śmietana, bardzo, bardzo dobra. A clue tego wszystkiego to jest połączenie tych wszystkich składników razem. Pozwolę sobie ukroić kawałeczek tej mamalygi, taki malutki. Sobie połączę to wszystko w jedno, czyli troszeczkę śmietanki, troszeczkę tego twarożku, cóż, tego jajka też można tutaj troszeczkę połączyć. Taki miksik czterech składników. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko pobrać elegancko. Fiu. Ekstra. Bardzo smaczne. Bardzo, bardzo mocno przebija się smak kwaśnej śmietany używanej w tej części Europy bardzo często przez kucharzy. Natomiast jeszcze wpadłem na jeden pomysł. Chcę spróbować, pewnie od tego powinienem zacząć, chcę spróbować tej mamalygi samej, bez żadnych dodatków, bo no właśnie, że dodatki troszeczkę zabiły mi ten smak. Może przekroję sobie to na połóweczkę. Smak faktycznie neutralny, czuć kaszę, czuć kukurydzę, bardzo ciepłe, takie mocno takie skondensowane, nie rozpada się. Jak mówię, smak dosyć neutralny, gdybym miał jeść to samo, pewnie byłbym niezadowolony i chciałbym dołożyć do tego jakiegoś mięska czy jakichś dodatków, ale tutaj mam dodatki, jest jajko, jest twarożek, jest śmietanka, że można to wszystko sobie ładnie połączyć i w połączeniu smakuje absolutnie dobrze. Mam też taką pewność, mówiłem wam o tych drwalach, myślę, że po zjedzeniu tego, patrzcie jakie to jest tłuste, aż się ta mamalyga świeci od tłuszczu. Myślę, że po połączeniu tego wszystkiego i po zjedzeniu, no to można z tonę świeżego dębu porąbać, tyle drwal będzie miał siły. Dlatego myślę, że jak to zjem, to będę się stąd wytaczał, a nie wychodził. Próbę mamalygi, test, udany test. Mamalygi mam już za sobą. Ocena, Paweł, czwórka z plusem? Czwórka z plusem. Czwórka z plusem, jest ok, można się tym najeść, jest w miarę smaczny. Natomiast brakuje mi tu, wiecie czego? Paweł, wiesz czego mi tu brakuje? Mięska. Mięska, mówiłem, żeby zamówić. A mięsko jest ukryte w środku tutaj tej mamalygi. Patrzcie, jakie to jest tłuste. W środku jest mięso. Myślę, że to jest mięso mielone, połączone z cebulką. O, tu jest sporo cebulki. Jajko też widzę, że tutaj jest. Pachnie bardzo dobrze. Zobaczymy, jak smakuje. Odkrajam sobie kawałeczek taki, żeby troszeczkę tego mięsa też uświadczyć. Lepsze. Wolę to. Jeszcze zamawialiśmy placyndę z ziemniakiem i bekonem. I to jest ta placynda. Zaraz ją... Wygląda zupełnie tak samo z zewnątrz. No to zobacz, tu są bekon i ziemniaczki. No to ziemniaki są, tak. Tak jak zamawialiśmy. Ziemniaki. Dobry kartofelek przypieczony. No i tutaj jest też bekon. Nazywany to jest kwarki. Tak jest. No ale spróbujemy to w całości razem z tym ciastem. Oczywiście tłuste, jak nie wiem co. Nie no, lepsze. Placynda z mięsem spada na miejsce numer 2. Placynda z ziemniakami i bekonem, czy tam z kwarkami, jak oni to mówią, wchodzi na numer 1. Czyli tak, 6 dla placyndów z ziemniakami i z kwarkami, 5 z plusem dla mięska, no i 4 plus dla mamalygi. Mamalygę można zjeść, ale żeby mnie to porwało, to nie powiem na pewno. No dobrze, czas na krótkie podsumowanie. Stół był pełny, stół stał się pusty, a to oznacza, że nam smakowało? Tak, smakowało. Kilka rzeczy, które na pewno zapamiętam po wizycie w restauracji w Mołdawii, to tak, pusto na pewno. I mamalyga była cała, aż błyszczała, aż była cała jasna, świecąca od tego tłuszczu, ale to nic w porównaniu z placyndami, które w momencie, kiedy pan kelner nam przyniósł, no ich blask, ich tłuszcz oświetlał w zasadzie pół tej restauracji. Naprawdę było to bardzo tłuste, ale no, ważne, jeżeli drwale mają
się tym najeść. Jeżeli drwale mają mieć siłę, żeby rąbać drewno, no to to musi być tłuste, to musi być mięsiste, to musi dawać siłę i to musi dawać kalorii. No, oczywiście nikt nam tutaj nie powiedział, ile to ma kalorii, ale podejrzewam, że trzy cyfrówka na pewno, albo i cztery cyfrówka. To co, wyglądało smacznie? Smacznie też było naprawdę. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Mam nadzieję, że podobały wam się też inne nasze materiały przygotowywane tutaj dla was, przez nas w Mołdawii. Ale to nie koniec, to nie są ostatnie materiały. Bądźcie z nami, oglądajcie, śledźcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Trzymajcie się, cześć.